Gry w Wejherowo na razie w niczym nie przypomina charakternej drużyny z końcówki poprzedniego sezonu. W drugiej kolejce drugiej ligi zespół prowadzony przez Piotra Rzepkę i Jarosława Kotasa przegrał 0-2 z Beniaminkiem rozgrywek GKS-em 1962 Jastrzębie. W przypadku przebudowanej drużyny Gryfa można nawet mówić o tremie debiutantów. Część zawodników w spotkaniu z GKS-em Jastrzębie po raz pierwszy zaprezentowała się własnej publiczności na Wzgórzu Wolności. Odmłodzona drużyna nie najlepiej weszła w ten mecz. Już w trzeciej minucie gospodarzy po rzucie wolnym Farida Aliego ratował Wiesław Fera. W drugą stronę próbował na przykład Rafał Maciejewski w 29 minucie, a już chwilę później rozkojarzenie Gryfa wykorzystał Daniel Szczepan. W drugiej połowie dominowali goście. Po serii kilku niewykorzystanych sytuacji w 85 minucie wynik na 2-0 ustalił dopracowanym uderzeniem Kamil Jadach. Po tej bramce Wejherowianie opadli z sił i zanotowali pierwszą ligową porażkę w sezonie. Tak byliśmy usztywnieni, tak bardzo chcieliśmy pokazać się naszej publiczności z jak najlepszej strony, że to się trochę odwróciło przeciwko nam. I to Jastrzębie miało przewagę i w operowaniu piłką, i w sytuacjach. W drugiej połówce zaczęliśmy grać na trzech obrońców. Wiadomo było, że to będzie stwarzać sytuację. Wydaje mi się, że byliśmy stroną przeważającą. Stworzyliśmy więcej sytuacji klarownych i że to nasze zwycięstwo jest zasłużone. Bardzo się cieszymy. Mamy 6 punktów jako Beniaminek w dwóch pierwszych meczach. Z wiarą patrzymy to, co przed nami. W przegranym spotkaniu z Beniaminkiem z Jastrzębia Zdroju zabrakło m.in. pauzującego za czerwoną kartką Przemysława Kamińskiego oraz narzekającego na lekki uraz Hieronima Gierszewskiego. Pod znakiem zapytania do ostatnich chwil stał też występ Wiesława Fery. Sztab szkoleniowy Gryfa na ławce rezerwowych dysponował jedynie 4 młodzieżowcami. Jeden z niewielu pozytywów tego meczu to debiut 16-letniego wychowanka Macieja Koszałki, ale nie da się ukryć, że żółto-czarni potrzebują wzmocnień jak powietrza. Jednak w lato więcej było osłabień niż wzmocnień, ale to nie znaczy, że ta nasza młodzież się nie rozwinie. Gdzieś tam jesteśmy w trakcie rozmów nawet z klubami ekstraklasy i tam są zawodnicy, którzy jeszcze walczą o to, żeby grać w ekstraklasie, a może się okazać, że kadry są niektóre tak liczne, że przyjdą do nas zawodnicy, którzy będą chcieli wykorzystać Gryf, a Gryf będzie chciał wykorzystać ich dobrą grę. Po dwóch kolejkach nowego sezonu drugiej ligi Gryf Wejherowo ma na koncie 1 punkt i zajmuje 14 miejsce w tabeli. Za tydzień zespół zmierzy się na wyjeździe ze Zniczem Pruszków, a my zapraszamy jeszcze do obejrzenia retransmisji na antenie TTM dziś o godzinie 18. Natomiast w środę o tej samej porze magazyn Ligowiec z obszerniejszym podsumowaniem całego spotkania z GKS-em Jastrzębie.